Okej, kolejny update z naszych poczynań. Z ostatniego filmiku przybyły trzy osoby. No i trochę się pozmieniało. Zaczniemy od zwiedzenia bazy wypadowej w Black Forestie, którą postawiłem tutaj naokoło złoża miedzi. Bardzo fajna lokacja, podoba mi się. No i dwa złoża miedzi już właściwie zostały całkowicie prawie że wyeksploatowane. Tak wygląda z zewnątrz. Minimalne. No. Minimalna obrona, tak, ruch palisada. Dzisiaj miałem bardzo ciekawe starcie tutaj z trollem, który mnie trochę zaskoczył. Musiałem przed nim uciekać. To są właśnie resztki mostu i bramy, którą rozwalił. Już wybudowałem. Na szczęście nie wiem, w pewnym momencie zawrócił. Nie wiem, czy ten ruch go powstrzymał jednak. Sądziłem, że to ich nie zatrzymuje. No ale brama była całkowicie zniszczona. Dobra, tutaj, że tak powiem, crafting, centrum craftingu zrobiłem z wytopem. No, metali. Tutaj węgiel się robi. I wczoraj postawiłem drugiego fermentera, no bo powoli szykujemy się do wyprawy czy też podbijania słompa, bagien. Więc tutaj zrobiły się potki na poison resistance. Okej. Mruwa, nikt o zdanie cię nie pytał, ale dobra. Występ gościnne koty jak zwykle. No. To tak to wygląda. I kuźnia, i workbench na trzecim poziomie. Po prostu zrobiłem tak, żeby nie biegać z wózkiem w tej wewte. I teraz zajrzyjmy do naszej głównej bazy. Tutaj zmieniło się najwięcej. I centrum craftingu zostało takie, jakie jest. Tutaj przybyły, tylko przestawiliśmy piece na węgiel. Tu jest domek Hurdycjusza, bardzo przytulny. I co tu dalej się zmieniło? Aha, na zewnątrz tutaj partnerka Hurdycjusza robiła wykopy. O, i tu się jeszcze więcej zmieniło. Rozszerzenie, widzę, palisady poszło. No ja tu nie zaglądałem ani wczoraj, ani dzisiaj, więc tak. Jak widać, rośniemy. Tutaj wieża. Czy ona była ostatnia? Nie pamiętam już w sumie. Chyba nie było. No, wieża przydała się. Mieliśmy kilka ataków. Dobrze się z niej strzela. Tu jest chatka Dawida. O, który w sniku nie widać. Hehe. W sniku, jak się wyjdzie, i widać na mapie ikonki gracza. Chyba że przed chwilą dopiero wszedł. Dobra. Chatka na kurzej muszce, to w poprzednim filmiku widzieliście, została zburzona. Tu jest moja nowa hacjenda. Wczoraj właściwie pół dnia ją budowałem. Zrobimy, żeby było może lepiej trochę widać, jak to wygląda. To jest jeszcze tak work in progress. Coś tutaj będzie na pewno jeszcze dostawiane, ale najbardziej jestem zadowolony z tej tutaj antresoli. Nie wiem, jakim cudem mi to wyszło, ale nie wyszło. Oczywiście to nie jest nic
nadzwyczajnego, ale no bardzo mi odpowiada ten domek póki co. Następny jakiś projekt to będzie pewnie coś większego. Zrobiłem sobie też werandę z wyjściem do uli i na ogródek. Ule są pełne, to pozbieramy. Tak, i od ostatniego dorobiłem się czterech uli kolejnych, więc to też dobrze. Tutaj póki co marchewki. No i tutaj projekt Adama. O, posadził drzewa nawet, widzę. Szybko jakoś wyrosły. Tutaj projekt Adama, czyli mały dok na dwie łódki. Tutaj, a bo tu jest większa. To na kolejną to już będzie chyba ten drakar. No tu jest ta standardowa mała łódka. Nawet z gate'em jest. Dobra, czy ja tu pokazałem wszystko? No chyba tak. Dobrze, i teraz ostatni przystanek. A tu mieliśmy jeszcze. A to filmik z drugiego osoby, tak? Tutaj jest portal. Tutaj zginąłem raz. I tutaj w końcu znaleźliśmy dzisiaj biom Swampa. Tutaj chłopaki, dziewczyny pracowali też dzisiaj i jest mały przyczółek postawiony. Też bardzo dobra miejscówka moim zdaniem, bo to jest Black Forest. Tutaj znaleźliśmy tą kamienną wieżę, o. No i wokół niej nadbudowaliśmy, znaczy Dawid nadbudował tą wyżej. No i wokół tego budynku zbudowaliśmy resztę. Tutaj będzie, jeśli dobrze pamiętam, do craftingu budynek z piętrem. Aha, tu chyba nie ma komina, tak coś tyli się za bardzo. Oczywiście palisada. To bardzo klimatyczna Robin Hood mostek w las. I tutaj jeszcze takie, o, przy palisadzie też podwyższenie i wejście do tej wyższej wieży. No dobrze, to tak to wygląda teraz. Tutaj się rozkręcamy. No i tutaj będziemy się szykować na jakąś wyprawę może. No to wszystko.